Witajcie, z tej strony Maksiu, a to jest Let's Play z mapki Minecrafta, którą właśnie podesłał mi znajomy, Sinewar. Przedstaw się, jest ze mną na tym speaku. Siema wszystkim. No, więc nagrajmy w jego świat. Wszystkie sobie inne usunąłem. Dobra. Loading level, dobra, building terrain. Ej, wiesz co, ładnie wygląda, szczerze ci powiem, pierwsza strefa, podoba mi się. Zacznijmy od początku. Możesz zniszczyć tylko glinę i czarną wełnę. Zbieraj diamenty dla ogólnego wyniku. Ja tam slimbale wolałem bardziej, wiesz, bo z diamentów można coś zrobić, a potem easy lub normal. Nie stawiaj klocków, nie oszukuj. Uważaj na potwory, nie daj się rozczłonkować. O, dostałeś mi miecz, buty i hełm. Czadowo to wyglądają. True story, are you ready for adventure? Dostałem chlebek i dwa upieczone te, jak widzimy. Powiesz może nam coś więcej może o tej mapie? To jest mapa robiona na szybko, jedno popołudnie. Ja będę grał na poziomie easy. Wow, czadowo wygląda ta ścieżka ognia. Ekstra. Mogę zniszczyć, czekaj, co ja mogę zniszczyć tylko? Tylko czarną wełnę i glinę. A, bo teraz dopiero zauważyłem, bo że z gliną, bo czarną wełnę to pamiętałem, ale że glinę, dobra, to idziemy. Ogień wskaże. Grasz na tekstur paku do kukraft? Tak, gram do kukrafcie. Jako pół creeper, pół człowiek. Yeah. Ogień wskaże mi drogę, no i wskazuje jakoś. Jakiś seed używałeś, bo tak się zastanawiam, tu jest sporo gravelu. Nie, taki random, wiesz. Aha, taki wygenerowany przez grę. Tak, tak. Ja zawsze seedów jakiegoś szukam. No nieważne, ogień. Idziemy za ogniem dalej. O, czarna wełna. Czyli, że mogę zniszczyć, żeby się dostać do domku, ale jest tu jakieś wejście, bo może. Chata starego rybaka George'a. Grega, bo George mi się nam sobie kojarzy. No nic. Zapasy na zimę. O, ej, co to jest? Czarna wełna na dół? A? Nie tak trudno było znaleźć. Dobra, ja sobie wszystko zrzucę. Już, żeby było. Ciastka. Rybki. Wiesz co, zawsze jest lepiej mieć tego więcej. Czego więcej? Grasz na trybie normal? Nie, gram na easyku. Aha. Żeby nie... O, jeszcze jedną skrzynię znalazłem. Diamenty! Wii! Już znalazłem dwa diamenty. A czarnej wełny nie mogę używać też, nie? Nie. Gdzie ja teraz mam iść? Dalej, tam jest ogień, widzę. A mogę wyrzucać przedmioty, bo czarna wełna mi się i tak pewnie nie przyda, skoro nie tam. Mogę je wyrzucać. Mogę je wyrzucać. Wszystko na. No. Ej, ja tak chodzę sobie, a ja nawet tej zbroi nie założyłem. To jest tylko hełm i buty, tak? Tak się upewniam. Tak. Dobra, to biorę buty, helmet i latam z tym mieczem. Fajny jest ten ogień. Ty Netherrack, tak? Mhm. Nawet jakbym zgasił ręką, to by się dalej pojawił, chyba. Ale najlepszy ten efekt mi i tak dawał to szkło z tym. Z ogniem potem. To było czadowe. Wiesz co? Fajna jest ta dróżka tutaj, którą muszę przebyć. Wiesz co mogłeś postawić, szczerze ci powiem? Spodziewałbym się, że było coś, co by mogło mnie zabić, wiesz o co chodzi. Nie więcej. Aha. Nie więcej. To by było tak, ciekawe. To by było ciekawe. No szczerze powiedziawszy, nie myślałem o tym. No dobra. No to jedziemy dalej, biegniemy. I... Ciekawie jest diry w niektórych miejscach wygenerowane. No nic, idziemy za ogniem. Bo ogień mi wskaże drogę. I teraz w którą stronę? A, tam są tabliczki, to czekaj, przeczytam. Żeby było widać, przybliżę się. Labirynt z ognia? Ej. SOS, czy co? No, coś na tej zasadzie. Ej, to pewnie w tym labiryncie z ognia będzie... To jest skrzynka pewnie. Nie, to nie jest labirynt. Znaczy nie, wiesz o co chodzi, bo tutaj S bez mogłeś postawić coś, ale jak tam chcesz. Ja nawet... się boję tam wchodzić w ogóle. Ale nie chcę się trafić. Rozbiliśmy się, nie wiemy gdzie się teraz znajdujemy. Niedaleko znaleźliśmy wejście do jakiegoś tunelu. O, niedaleko. Nic nie mów, szukam. O, schodki. Tunel, ta.
Cześć. Tak, to cześć. Jest glina. Glina. Skrzynia. Jeszcze coś chyba było na trzecie. Cztery i diament. A gliny też mogę powyrzucać, nie? Glina. Tak, tak. To się nie przyda. A nie chcę, żeby mi zajmowała miejsce w tym, w ekwipunku. No dobra, idziemy dalej. Schodzimy. Czekaj, wolę schodzić powoli, bo zwykle w takich miejscach da się fajnie ukryć te skrzynki. Liczyłem tutaj na twoją inwencję twórczą. Zatrzymam się. Dobra, i co tu może być? Glina, nie? Ej, to by było ciekawym pomysłem? Glina i za nią dispenser. Ej, ty! No, myślałem, że to dispenser. Ty już taki podniecony, a tu dispenser. Powoli, powoli! Wyrzucę kleja do tego, do skrzynki z powrotem. Dobra. Płytka naciskowa przypadkiem? Co? Płytka naciskowa w wodzie? To by było? Dobra, dobra. Mapka znajduje się w wersji beta, jak rozumiem. Tak. Jeszcze nie została wydana i nie zbiera się zbytnio na to, żeby była. Dobra. Wchodzisz na własne ryzyko. To nie, idę stąd. No. Nie, no dobra, wracam tutaj. Jezu, stary. Prawie nie zauważyłem tych płytek naciskowych. Kurde. Tyle i zabiłbyś mnie prawie. Musisz być spostrzegawszy. A, pudło. Ja też biec szybko, co ja robię. Przecież ja to próbuję przeskoczyć, jak ja mogę szybko biec. Czarna wełna. A, nic za nią nie ma, a ty spiryciarzu. Ale trzeba być spostrzegawczym. W wodzie, wiedziałem. Yeah, pięknie, yeah. Tak to się robi. Dobra, nie ma tu nic, wolę nie ryzykować, bo grałem już w The Way of the Warrior, co uważam za świetną mapę, ale... Jak rozumiem, po drugiej stronie coś jest, zombie jest, to... Obejdę tutaj. Sandstone. Nie, szkoda, że nie ma płytek naciskowych z sandstone'a, bo to już by było ciekawe. Kurde, labirynt. Ajcie. Glowstone. Skrzynia, diament. Whee. Ja sam uważam, że można by zrobić coś takiego. Nie potrzeba ci lepszej broni. Co ty, kamienny miecz wymiota. Wiadomo. I żelazny. To już co będę dwa nosił. Będę takim koksem, że będę dwa nosił. Redstone torcha. Fajnie. Redstone torch pewnie będzie potrzebny, żeby coś nacisnąć albo coś, nie? No dobra. No, to się okaże później. Tam wiesz co... No, trochę skopiowany pomysł, ale... I tak, dobry. Bo jak coś jest dobre, to po co to ulepszać? Diament. 10 diamentów już mam. Ile jest diamentów? Jesteś jak w stanie powiedzieć? Powiedzieć? Nie liczyłem za bardzo, ale... Chyba też... Koło 30. A, czyli że mapa będzie dłuższa o wiele. Labirynt przyszedłem, ale chętnie bym tam jeszcze pochodził, żeby ten... Lawa. Kurde, lawa. Pod lawą pewnie jest, nie? Skrzynka. Pod lawą nie. Nie. Pewnie zaraz bym przeszedł i znalazł jakąś skrzynkę, nie? Ej. Limbo. Przesłanek piekła. Limbo to była taka gra, nie? Też. Kurde, nie mogę tego otworzyć. Pewnie pod lawą jest ten przycisk. Albo jest gdzieś za mną, tutaj po bokach. Nigdy nie znosiłem przycisków, trudno je znaleźć. To nie musi być przycisk. Może być też dźwignia, albo płytka naciskowa. Albo? Pochodnia. Niezły jesteś. Niezły jesteś, ty, pochodnia. Czadowy pomysł, że ci powiem, dobra. Idziemy dalej. Pod ogniem może być, nie, netherrack, to jest netherrack, a pod lawą? Nie, wiesz co, nie mam zamiaru zbyt pod lawą tym. Fajnie ci to wyszło, że jest to pochodnią, wiesz? Nie wpadłbym tak, jakbym samym grał. Znaczy, trudno by było mi wpaść, kurde, to mam teraz przez ogień przechodzić. Nie chcę wpaść do ognia, zwłaszcza, że mam jedzenie przy sobie. Nie chcę jeszcze drugi raz upiec tego kotleta. A.
Tym razem już woli nic nie ma, co? Nie. Czekaj, chociaż... Ulży ci w cierpieniu. A, niezły pomysł. No dobra. Szczerze? Ja miałbym pomysł, co zrobić z wodą, ale dobra, nieważne. Potem, powiem ci potem. Może to zastosujesz w finalnej wersji mapy. Spoko. Tak raczej wymagają czasu. Ano. No, za pół krawcie jadę. Więc jest jeszcze to... O, a, jeszcze jeden play specjalnie, żeby nie dało się tak łatwo zdobyć, nie? Pięknie. Ej, ty jesteś żywy? Ja mam kolejny pomysł, który mógłbyś zastosować. Dobra, skrzynka. Wow, ale dużo rzeczy. Torcze. Fajnie poustawiane w skrzyni. I tu się pewnie zacznie dopiero prawdziwa masakra z wrogami. Ogniste. Tarczowe diamenty, przygotuj się. Ożeż ty kurde, dwa monster spawnery. Czy ty nie masz serca? Mam. Po to dostałeś armor. Chcę ci mówić, ale w tym, z tych świnek chyba nic nie wychodzi. Nie wiem, bo grasz na easy. Muszę dlatego. No spróbujmy zmienić na normala. Zniszczę dwie pochodnie. Trzy. Odbija mi. 4, no. Czekamy. 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nic. Nic nie wyskoczyło. Trudno. To trzeba będzie albo naprawić, albo... Inaczej w ogóle coś nie trzeba wymyślić. Oż ty czereśniaku. Niebieska wełna. Ja wolę na odległość jednak zdobyć to. Te diamenty. Czad. Niebieską wełnę jak zwykle wyrzucam, bo i kleja też zresztą wyrzucę. Bo mi się nie przyda. No jedziemy dalej. Długa jest ta mapka? Tak z ciekawości pytam. Bo naprawdę... Jesteś bliżej końca. Co? Jesteś bliżej końca. Kresu swojej podróży. I teraz zacznie się coś hardkorowego, nie? Nie. Dobra, mam diamenty. Kleja wyrzucam. O. Wiesz co, krótka, ale sympatyczna mapa. Taka... Żeby, jak na początek to jest czadowa. W górę ci powiem. Diamenty! Czekaj. Dodaliśmy do istnej żyły złota. Tylko co my zrobimy z taką ilością złota? Diamenty, złoto. Diamenty. Przekowaliśmy się dalej. Musi tu być jakieś wyjście. Aha. To czekaj, idę. Istna żyła złota, a co jak rozpierdzielę mieczem złotą albo glowstone? Nie mogę. Nie? Nie. Skieruj się w stronę... drzew. Ajdź. W wodzie jestem, fajnie. A mogłeś użyć tego patentu co ja. Wiesz co, na serwerze. Żeby w górę zrobić z tym. Przecież to kurde, no to. Ja dalej jadę na normalu. Ja pierdolę. Yo, duck, you doing, bro? Wiesz co, nie będę już zmieniał, bo to już kiedy ty. Teraz dostał. Ja, pięknie, coś niakło. A drugi raz pozwoliłem mu uderzyć, ja pierwszy. Ej, kierujemy się w stronę drzew, ale... Czy muszę w stronę ognia dalej? Nie, ten najbliższy dobra. Chyba ty żartujesz, jak tutaj jest ten. Jak tu jest ciemnek w dupie. A, tam jest jakaś tabliczka, widzę. Mogłeś pod tabliczką glowstone'a postawić. O, dostałem. Nie zauważyłem ich. Ciemno jest jak w dupie, a muszę się pierdzielić z obiekami. Odkryłem jak walczyć z creeperami, więc jesteście dla mnie kurwa. Odkryłem idealny sposób na walkę z creeperami, jak masz diamentowy miecz. Raz, jeden, double drop. Dobra, muszę to odsunąć. Szybko wziąć. No i taka spokojna mapa, fajna. Kurde, jest za dużo tutaj. Teraz czekamy na nasz statek. Na nasz statek? I co teraz? Do końca. No i po wszystko. A. Póki co.
Póki co, no póki to co, no wersji to, chodzi o PT, to jest całkiem fajna mapa. Jak dla mnie, za niektóre pomysły robią naprawdę sporo. Chociaż zabrakło mi trochę, wiesz, ale czy to jest wersja PT, to nie mogę wystawić żadnej oceny. Więc póki co jest fajnie, klimatycznie. No i czekamy na no to ja się z wami żegnam. Ja się z wami. Teraz się pożegnam z wami też. Pożegnam się. Także się z wami żegnam. Dobra. Więc dziękujemy i... Dziękujemy bardzo. Ja już tu zaraz podaję pomysł. Dobra. Cześć ludzie.